Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. A moimi gośćmi są dzisiaj panie Katarzyna Jakubowska, wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami. Witam serdecznie. Oraz Maja Syska-Żelechowska, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka. Witam serdecznie. I moi goście już też nam sugerują temat, który zresztą kontynuujemy od zeszłego tygodnia. 28 listopada Rada Miasta Płocka przyjęła już uchwałę, a właściwie uchwały, bo było ich kilka, w sprawie zmian w gospodarce odpadami komunalnymi w Płocku. Co sprawiło, że zmiany te były konieczne i właściwie czego możemy się spodziewać po wprowadzeniu tych uchwał od stycznia przyszłego roku i od lipca przyszłego roku, bo to są dwie takie ważne daty. Pani Majo. Podjęcie wczoraj na sesji tego pakietu uchwał śmieciowych, o których pani mówi, przez Radę Miasta Płocka jest odpowiedzią na zmiany ustawowe, bowiem 19 lipca tego roku zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która narzuciła na samorządy rewolucyjne zmiany. A mianowicie przede wszystkim wprowadziła bezwzględny obowiązek segregowania odpadów. Nie będzie od lipca 2020 roku możliwości deklarowania już zbierania odpadów w sposób selektywny lub nieselektywny. I to jest jakby tutaj bardzo, bardzo istotne z punktu widzenia zmiany tych przepisów prawnych, bowiem dlaczego nie wprowadzamy tego już jeszcze od stycznia 2020 roku, chociaż zachęcam mieszkańców do zbierania w sposób selektywny z uwagi na to, że opłata za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny od stycznia 2020 roku wyniesie 52 zł, więc to jest bardzo, bardzo duże obciążenie, szczególnie dla wielodzietnych chociażby rodzin, tak? I co ta ustawa wprowadziła? Więc ten bezwzględny obowiązek segregowania odpadów, to jest bardzo istotne, i opłatę podwyższoną za brak segregacji, czyli tą opłatę za odpady niesegregowane, która obecnie funkcjonuje i będzie funkcjonowała jeszcze do 30 czerwca 2020 roku, zastąpi tak zwana opłata podwyższona, czyli taka opłata karna, można to wytłumaczyć tak wprost, za brak segregacji odpadów. Dodatkowo jeszcze ustawa wprowadziła możliwość korzystania z kompostowników w obrębie zabudowy jednorodzinnej, co też jakby wprowadza w życie z dniem 1 lipca 2020 roku, a mianowicie kompostowanie odpadów zielonych, czyli tych biodegradowalnych, ale głównie chodzi tutaj o odpady zielone, dotyczy zabudowy jednorodzinnej, czyli jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie kompostował odpady na swojej nieruchomości, wówczas nie będzie oddawał w systemie już tych odpadów biodegradowalnych, a opłata za opłata śmieciowa będzie wynosiła 25 zł od osoby, czyli złotówkę mniej niż proponowana dla pozostałych mieszkańców, czyli czy tych 26 zł. Tak, oczywiście to będzie w deklaracji. Czyli w tej deklaracji, te deklaracje będą przygotowane w przyszłym roku przez naszego pana skarbnika. I one będą jakby dostosowane do tych nowych przepisów, bo w tej chwili jeszcze nie było takiej potrzeby z uwagi na to, że mamy ten czas na dostosowanie tego systemu, a naprawdę jest to ogromne, ogromne wyzwanie tutaj dla wszystkich. Rozumiem, że że wszyscy właściwie będziemy musieli podpisać nowe deklaracje, prawda? To znaczy nie będzie, póki co nie ma takiej potrzeby, no bo nawet jeżeli zginie ten obowiązek braku selektywnego zbierania, to i tak jakby wszyscy muszą być ujęci w tym, że segregują odpady. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkaniowe, i często, przynajmniej teraz z naszych obserwacji to wynika, że jedna altana jest przynależna na przykład do dwóch bloków, to w kontekście jakby tej odpowiedzialności za brak segregacji zarządcy nieruchomości, deklaracja powinna być złożona indywidualnie dla danej altany,
podpowiem. Czyli nie w ujęciu globalnym całej spółdzielni mieszkaniowej, jak w tej chwili to ma miejsce, że spółdzielnia na przykład Płocka czy spółdzielnia Chemik składa jedną deklarację dla wszystkich mieszkańców, tak? Należało to będzie odnieść do danego terenu, bo dlaczego, jeżeli na przykład nie segreguje mieszkaniec z ulicy Gierzyńskiego, ma ponosić odpowiedzialność ktoś, kto mieszka, nie wiem, w drugim końcu miasta, tak? Czyli... Tej zabudowie wielorodzinnej jeszcze chciałabym za chwilkę porozmawiać, ale może jeszcze z panią Kasią bym zapytała, w ogóle z czego to wynika, bo rozumiem, że PGO też ma pewien wpływ na podwyższenie tych opłat. No tak, jak najbardziej zgadza się. Niestety rynek na nas wypiera presję, że musimy podwyższyć ceny na bramie. Przede wszystkim tutaj głównym składnikiem wpływającym na wzrost ceny na bramie jest wzrost opłat środowiskowych, jeżeli chodzi o składowanie jednej tony. My składujemy u siebie na kwaterze stabilizat, czyli tak zwaną frakcję podsitową po przejściu procesu kompostowania. W 2016 roku była to stawka 120 zł za jedną tonę zeskładowanego stabilizatu. Natomiast w 2020 roku będzie już to stawka 270 zł. Oczywiście staramy się dotrzymywać reżimu technologicznego, bo ustawa wskazuje, rozporządzenie oczywiście, że jest możliwość ponoszenia 25% stawki procentowej tej opłaty, czyli PGO nie będzie w przyszłym roku płaciło 270 zł, tylko 25% z tej stawki. Kolejnym jakby czynnikiem wpływającym na wzrost cen jest przede wszystkim problem ze zbyciem frakcji nadsitowej, czyli to z pozostałości po sortowaniu. Na tą chwilę odbiera od nas firma Novago z Mławy, jest to producent paliwa alternatywnego. Stawka na tą chwilę za jedną tonę, mamy umowę do końca roku, to jest 385 zł. Natomiast już mamy informację z rynku, że będzie się oscylowała nawet w granicach 500 zł. No i to są główne dwie składowe, które wpływają na wzrost cen na bramie, ale jeszcze dochodzi podwyższenie minimalnej płacy, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, do 2600. To ma całe przełożenie około miliona wzrostu kosztów na same wynagrodzenia. Kolejną rzeczą jest kwestia związana z ubezpieczeniem zakładu. Szacujemy, że będzie to w granicach około 100 tysięcy złotych więcej w porównaniu do roku wcześniejszego. Z uwagi na liczne pożary, które tutaj na rynku występują, no ubezpieczyciele boją się przedkładać swojej oferty takim zakładom jak my. No i dlatego te jakby ceny wzrastają. No kolejnym oczywiście powodem jest wzrost energii elektrycznej. Natomiast tutaj spółka poczyniła działania w tym kierunku, żeby ograniczać zużycie energii elektrycznej, ale także postawiliśmy farmę fotowoltaiczną, która w przyszłym roku w czerwcu będzie oddana do użytkowania. Dzięki temu spółka w rok będzie w stanie zaoszczędzić 400 tysięcy złotych, czyli głównie będziemy wykorzystywali energię elektryczną na potrzeby własne, jak będzie nadprodukcja w sezonie letnim. Będziemy odsprzedawać do zawodowej sieci energetycznej. To są takie najważniejsze czynniki, ale jeszcze oczywiście z uwagi na rozporządzenia, które wchodzą, restrykcyjne, musimy zabezpieczyć roszczenia z tytułu jednej tony magazynowanych odpadów na terenie zakładu. Oscylujemy, że to będzie w granicach 2 milionów złotych. Kolejnym czynnikiem jest także wprowadzenie dużych obostrzeń, jeżeli chodzi o magazynowanie odpadów. Musieliśmy teraz zainwestować w nowy plac na terenie zakładu w Kobiernikach. Wczoraj został oddany do użytkowania. To jest właśnie w granicach 1 600 000 zł. Także dużo różnych inwestycji musimy poczynić. Monitoring wizyjny na terenie całego zakładu oraz kwatery też w granicach 1200 zł, które po prostu ustawodawca na nas nakłada różnymi jakby rozporządzeniami wykonawczymi. I tak summa summarum, biorąc pod uwagę te wszystkie wskaźniki, wszystkie elementy,
Oczywiście jeszcze tutaj zapomniałam wspomnieć o spadku cen sprzedaży surowców. To jest też dosyć istotne, czyli to, co wyciągamy z odpadów, czy to selektywnie zbieranych, czy komunalnych zmieszanych, no staramy się oczywiście to odsprzedawać, tak, po cenach za daną kategorię surowców wtórnych. Natomiast obserwujemy, że rynek jest niestabilny. Często jest tak, że musimy jeszcze dopłacać do jednej tony odpadów. Pod koniec 2018 roku była taka sytuacja z folią kolorową, że musieliśmy jeszcze dopłacać 110 zł. Podobne teraz trendy obserwujemy przy sprzedaży papieru i tektury. Ceny drastycznie maleją z uwagi właśnie na zachwianie się rynku chińskiego, ale także przeładowane papiernie. Cena ta oczywiście będzie wzrastała, tak? Na tą chwilę mamy na bramie 450 zł, mówimy tu o głównym strumieniu, o komunalnych odpadach zmieszanych. Kalkulacja wstępna pokazuje, że powinna być to stawka 550 zł i pewnie tak od stycznia u nas będzie. No, to wszystko jakby liczby nie kłamią, tak? My mamy na poziomie jakiegoś tam godziwego zysku, żeby spółka mogła funkcjonować. Planujemy wynik finansowy po zmianie już tych cen w granicach 250 tysięcy złotych na plusie. Jeżeli byśmy nie zmienili 250 tysięcy złotych na plusie, jeżeli byśmy nie zmienili tej stawki, no to w przyszłym roku spółka by, wynik spółki by był na poziomie minus 6,5 miliona złotych. Czy dobrze rozumiem, że to, że podstawnie będą w większy sposób oddawali selektywnie zbierali, czyli będą te śmieci segregowane i do Państwa oddawane. Czy to zmniejszy Wasze koszty? Bo jeżeli dobrze zrozumiałam, to oddawanie tych właśnie wymieszanych śmieci jest również dla Was problemem. Tak, na tą chwilę tendencja wygląda w ten sposób, że 70% strumienia, które do nas trafia, to są komunalne odpady zmieszane. No, mamy nadzieję, że ten strumień jakby będzie ewoluował w czasie, czyli z uwagi na tutaj warunki, które przedstawia ustawa, konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki u źródła, że będzie więcej tego strumienia na terenie zakładu. Dla nas jest lepiej, tak, bo my jesteśmy w stanie więcej surowców ciągnąć, ten odpad jest mniej zabrudzony. To głównie w przypadku na przykład papieru i tektury ten odpad się bardziej nadaje do przekazania do recyklerów. Czy przetworzenie jednej tony odpadów selektywnych w stosunku do komunalnych zmieszanych jest tańsze? Nie. Nie jest tańsze, dlatego że strumień, jeżeli chodzi o selekt, jest tak bogaty, że musi po prostu jakby linia technologiczna iść wolniej. Także nie jest na pewno tańsze, natomiast jesteśmy w stanie jakby więcej z tego osiągnąć. Także liczymy, że ten strumień w czasie się będzie zwiększał, stąd też plany inwestycyjne, które spółka będzie realizowała na przestrzeni pewnie 2-3 lat, no tak planujemy, budowę nowej całkowicie sortowni, która będzie zmechanizowana, to już będą maszyny wyciągały surowce ze strumienia i właśnie się tak zastanawiamy, czy z uwagi na zmiany, które tutaj poczynił ustawodawca, nie pójdziemy tylko w doczyszczanie selektywnej zbiórki. No ale to na tą chwilę są tylko plany inwestycyjne, analizujemy wszystko, kalkulujemy, także jeszcze na takie informacje bardziej szczegółowe musimy poczekać. Rozumiem. Pani Maju, te zmiany, rozumiem, były konieczne ze względu na tę wprowadzoną ustawę, o której pani mówiła, ale czy to był jedyny powód tych podwyżek? No, o powodzie tak. Tutaj przed chwilą powiedziała koleżanka, tak? Bo jakby głównym składnikiem tej ceny, tej opłaty za odpady, to jest koszt zagospodarowania odpadów. Czyli tak jak my to sobie szacowaliśmy, to w tych 26 zł około 17 zł stanowi koszt zagospodarowania odpadów. Czyli koszt dla naszej spółki. Czyli tak? Koszt tutaj właśnie spółki. Natomiast kwestie te pozostałe, a mianowicie obsługa administracyjna systemu, edukacja ekologiczna, czy nawet koszty odbioru i transportu odpadów, no to jest ta pozostała jakby część tej stawki. Niemniej jednak
mając właśnie na względzie i zdając sobie sprawę z tych wzrastających kosztów zagospodarowania i konieczności dostosowania całego systemu do tych zmian ustawowych, kalkulując stawkę, współpracując z firmą Refunda, wzięliśmy pod uwagę pewne ograniczenia jakby w tym systemie, które w konsekwencji przełożyły się na kwotę, tak? Czyli na tę opłatę, bo mogłoby być drożej, tak? A dlaczego jest taniej? No ktoś może powiedzieć, że to nie jest zbyt jakby komfortowe dla mieszkańców, bo dzięki temu, że wyłączyliśmy, jakby zabraliśmy z tego systemu wyposażenie przez gminę nieruchomości w pojemniki, tak, i worki w zabudowie jednorodzinnej, co stanowi koszt roczny rzędu 1 200 000 zł, czyli dzierżawa pojemników, zakup worków, to jest taka kwota, to jakie to ma przełożenie na tą opłatę? Że byłoby o złotówkę drożej, jeszcze drożej. Na przykład jeżeli byśmy zostawili te, powiedzmy, worki i pojemniki w systemie, a nie możemy zapominać o tym, że zgodnie z ustawą, tą nowelą i poprzednią ustawą, a szczególnie jest to mocno podkreślone w tej noweli, jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki, jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Jest to sprawa bezdyskusyjna, to jest jednoznacznie określone, a gmina może. Może. Czyli to nie jest obowiązek gminy, że gmina przejmuje na siebie tę odpowiedzialną. Wiem, że wielu mieszkańcom być może to, no to się nie podoba, bo może będzie stwarzało jakieś problemy w organizacji jakby tego systemu na swojej nieruchomości. Niemniej jednak ja jestem tutaj dobrej myśli, bo przecież te pojemniki już są. Podejrzewam, że firma, która je rozstawiała, tak, czyli obecnie firma Suez, która ma z nami podpisaną do końca czerwca umowę, na pewno z chęcią te pojemniki czy sprzeda, czy wydzierżawi. Wstępnie była mowa właśnie o dzierżawie, tak, dla mieszkańców. Także ja myślę, że to na pewno w odpowiedzi jakby na te zmiany, tu jakieś rozwiązania docelowe i takie systemowe i takie przyjazne dla mieszkańców na pewno pojawią się. Tak? Nasi czytelnicy pytali, gdzie kupić w ogóle takie kolorowe worki? I co, jeżeli tych worków zabraknie albo ich się po prostu nie zakupi? Ja myślę, że rynek też się będzie musiał do tego dostosować. My na pewno już w przyszłym roku, bo już może w grudniu, nie wiem, być może, że w grudniu jeszcze, ruszymy też z taką kampanią informacyjno-edukacyjną. Jeszcze nie mamy takiego do końca pomysłu, jak to będzie wyglądało. Niemniej jednak na pewno będziemy chcieli dotrzeć do mieszkańców poprzez rady osiedli i mam nadzieję, że to zainteresowanie jakby tym tematem w tym roku będzie większe niż było na przykład w 2016, kiedy zorganizowałam, obejmując pół roku wcześniej stanowisko dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta, taką kampanię informacyjną właśnie dla dorosłych poprzez współpracę z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej. Chcieliśmy dotrzeć właśnie do rad osiedli, do mieszkańców i jeździliśmy po terenie, bo to nie było jakieś tam spotkanie w auli i ktoś musiał się tu fatygować, tylko byliśmy na miejscu i naprawdę byłam zdruzgotana frekwencją, tak? Pomimo jakby zainteresowania i radnych, i osiedlowych, i naszych miejskich, przychodziły 2, 3, 4 osoby. Nikt nie był zainteresowany, bo śmieci to jest przecież problem gminy. Mnie to nie dotyczy, tak? To nie ja kupuję produkty, to nie ja potem je gdzieś wyrzucam. To gmina ma to zabrać, tak? I do tej pory wielu mieszkańców, nawet zarządców nieruchomości i spółdzielni, uważa, że ta tematyka to jest naszym problemem. No nie. No i co jeszcze miało wpływ jakby na, powiedzmy, tą niższą niż mogłaby być opłatę. A mianowicie również wprowadziliśmy pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych. To jest bardzo, bardzo istotne też, bo dotychczas w tej opłacie 11 zł każdą ilość właściwie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od mieszkańców odbieraliśmy, tak? Bezpośrednio, spod domu, no ewentualnie były tylko problemy, bo jeżeli chodzi o dystrybucję worków, bo one się tam w pewnym czasie wyczerpywały, limit ten jakby określony ilościowo w przetargu, no i trzeba było chwilę, powiedzmy, na ten worek poczekać. Niemniej jednak każdy, kto chciał z tego skorzystać, mógł skorzystać. Stwierdziliśmy, że to bardzo jakby obciąża też finansowo
ten cały system, więc podjęliśmy taką decyzję, że tylko jeden worek na odpady budowlane, ten o pojemności 1 m3, będzie dostępny na nieruchomość albo na jeden lokal mieszkalny w roku. Każdy pozostały spod domu ma kosztować jego odbiór 541 zł. Albo będzie można odwieźć do Pszoka, który ma powstać na terenie PGO, według cennika oczywiście, ale za po prostu niższą cenę. Na pewno odejdą koszty transportu, powiedzmy 245 zł. Zresztą ja rozmawiałam wstępnie również z firmami naszymi odpadowymi, które są na rynku, z firmą Remondis czy Suez, to oni też są w stanie jakby zorganizować odbiór tych odpadów budowlanych na terenie swoich firm, czy bezpośrednio na terenie, czy spod jakby domu, też oczywiście z jakąś opłatą, z tym, że tu też mieszkańcy muszą zrozumieć, że ten gruz musi być czysty, tak? Właśnie. Że musimy to zrobić nie w taki sposób, że teraz gmina za darmo odbiera i wszystko jest w tym worku. Cegła, nie wiem, styropian, folia, butelka, kanapka, po prostu to jest... Gigantyczny później problem z zagospodarowaniem. Gigant, bo to są ciężkie. Żeby to wysegregować, to jest naprawdę problem. Mhm. Musimy zacząć wreszcie rozumieć, na czym polega segregacja? Na czym to wszystko polega, tak? Na ten temat jeszcze porozmawiamy w drugiej części naszego spotkania. Przekrój tygodnia. Spotykamy się po przerwie. Przypomnę szybciutko, że moimi gośćmi są dzisiaj pani Katarzyna Jakubowska. Witam serdecznie. I pani Maja Syska-Żelechowska. I kontynuujemy niezmiernie ważny temat dla mieszkańców, czyli zmian w gospodarce odpadami komunalnymi. Pani Maju, na czym ta selektywna zbiórka odpadów i segregowanie odpadów polega? Bo wiem, że właśnie z tą segregacją śmieci był problem, nawet w przypadku tych osób, które segregowanie deklarowały. Więc podział, podstawowa segregacja odpadów obejmuje te frakcje, takie frakcje odpadów jak papier, tak? I gromadzone są, szczególnie to jest widoczne w zabudowie wielorodzinnej, pojemnik niebieski to jest właśnie na papier. Druga frakcja to są metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, czyli po mleku, tak, kartony, jakieś po sokach. I to jest pojemnik żółty, szkło, pojemnik zielony, tutaj nie mamy podziału na szkło kolorowe, bezbarwne, i bioodpady, czyli te odpady biodegradowalne, pojemnik brązowy, no i odpady zmieszane, to tutaj właściwie nie narzucony jest jakby kolor, ale to są takie ciemnoszare, takie prawie czarne. I zarówno podział na te podstawowe frakcje, jak i kolory pojemników czy worków narzuca systemowo rozporządzenie ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów. Ono weszło w życie w 2017 roku i dało gminom czas, około 5 lat tam jest wskazane, na dostosowanie swoich systemów, czyli wyposażenia też w nieruchomości w te konkretne kolory worków, określony czas gminie, a mianowicie te 5 lat to jest taka ta górna granica. Niemniej jednak poza tymi podstawowymi frakcjami w strumieniu odpadów komunalnych pojawiają się jeszcze inne odpady, a mianowicie te odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mówiłam, to jest jakby kolejna frakcja, meble, odpady wielkogabarytowe, tak, to też są odpady komunalne, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia, to też takie odpady pojawiają się w altanach śmietnikowych, opony, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki i odpady medyczne. I właśnie w oparciu o nowelę ustawy i przepisy rozporządzenia, o którym mówiłam wcześniej, w tym naszym systemie płockim wprowadzamy dodatkowe pojemniki i worki. A mianowicie będą one dotyczyły gromadzenia odpadów niebezpiecznych i przeterminowanych chemikaliów, czyli w altanie śmietnikowej na terenie zarządcy jakiegoś tam nieruchomości powinien się taki pojemnik pojawić, na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ja tu nie mówię o jakichś wielkogabarytowych pralkach, lodówkach, ale jakaś suszarka, tak, jakiś kabel, to też nigdy nie wiadomo, co z tym zrobić. I mieszkańcy jakby nie wiedzą, co z tym zrobić, gdzie to położyć, tak, i gdzie to wyrzucić właściwie. Czy zużyte baterie i akumulatory, tak? Także chcielibyśmy, żeby to
Znalazło się również w altanie, a takie odpady jak odpady wielkogabarytowe, zarówno meble, czy pochodzenia budowlanego, czy opony, to nadal będą mogły być gromadzone przy altanie śmietnikowej. I czym to skutkuje? Tak? Bo wiemy, jakiej wielkości są te altany. No, jest to ogromne wyzwanie dla spółdzielni, bo one teraz w trakcie tego półrocznego okresu, powiedzmy od stycznia do czerwca, będą musiały wybudować nowe altany. Po prostu duże, w których zmieszczą się wszystkie pojemniki, bo jeżeli mamy odpowiadać za segregację, tak, mam odpowiadać ja jako zarządca nieruchomości, bo dla gminy partnerem będzie spółdzielnia, a nie Kowalski czy spod jedynki, tak, bo my nie będziemy weryfikować tego, nie mamy takich, nawet nie o to chodzi, że to nie jest, że to jest brak naszej dobrej woli czy ochoty, my po prostu nie mamy takich instrumentów prawnych, żeby dotrzeć do mieszkańca, tak, mieszkańca, właściciela danego lokalu mieszkalnego. Dla nas cały czas partnerem będzie spółdzielnia. Spółdzielnia czy wspólnota, czy po prostu zarządca nieruchomości. Więc to on musi tak zorganizować system zbierania tych odpadów na swojej nieruchomości, żeby on był, nie wiem, kontrolowalny, szczelny, zabezpieczony, tak? Szczerze i tak mówiąc, mi osobiście wydaje się to nierealne po prostu. Bo jak sprawdzić w blokach mieszkalnych, gdzie, nie wiem, załóżmy mieszka 50 czy 100 osób, kto wrzucił no, śmieci zmieszane. Zarządca nieruchomości będzie musiał to mieszkańcy może będą się sami nawzajem pilnować. Musimy się nauczyć w końcu tej odpowiedzialności. To będzie skutkowało tym, że jedna rodzina będzie wrzucała śmieci zmieszane, a płacić, rozumiem, będą wszyscy. Wszyscy, którzy wrzucają odpady do tej altany. A kontrolę jakby segregacji odpadów przeprowadzała będzie firma odbierająca odpady i pracownicy Urzędu Miasta też. Chcemy zorganizować po prostu taką dedykowaną temu jakby procesowi taką ekipę. Tak, no oczywiście tak, to pracowników. Nie jest jakby nasz wymysł, tak? Nie jest to nasz wymysł zupełnie. No tutaj to trzeba podkreślić. Odgórnie. Znaczy, ja jak pisałam o pewne interpretacje prawne do Ministerstwa Środowiska, no to oczywiście tak zaczepnie jakby napisaliśmy tutaj o tej odpowiedzialności zbiorowej. Nie, to nie ma w polskim prawie takiego pojęcia. Niby nie ma, tak? Ale jeżeli odpowiada zarządca nieruchomości, to nie. Można sobie, powiedzmy, to sprowadzić do tego, że to jest taka odpowiedzialność zbiorowa w pewnym sensie, tak? Może trzeba będzie wprowadzić tak, jak jest to w niektórych gminach, że worki będą jednak przekazywane przez spółdzielnie mieszkańcom z naklejonymi kodami. I wtedy będzie potem. Ale to też spółdzielnia musi to kontrolować, bo dla mnie to nadal nie jest partner. Ja może bym się wypowiedziała akurat w tym temacie, bo jeżeli chodzi o zabudowę jednorodzinną, to ma sens. Tak jak jest w różnych tutaj gminach ościennych, jednak jest zabudowa jednorodzinna. Więc jest możliwość wtedy na podstawie kodów kreskowych zweryfikować daną osobę. Natomiast jeżeli mówimy o zabudowie wielorodzinnej, procentowo, która stanowi większy udział w mieście Płocku, to graniczy z cudem, bo teraz jest pytanie, na jakim etapie i kto ma to sprawdzać. Czy firma na przykład, która wygra przyszły przetarg na odbiór odpadów, no co, mają otwierać kontenery i patrzeć, co jest w danym worku, no to przecież podroży na pewno koszty związane z odbiorem odpadów i wtedy na 26 zł nie stanie, tak, jeżeli chodzi o jednego mieszkańca. My, jeżeli dostaniemy już odpad u siebie na linię sortowniczą, nie ma takiej możliwości, ponieważ przy hali przyjęć u siebie mamy dziennie po kilkanaście pojazdów, które dostarczają do nas odpady i to jest z terenu dużego, tak? Bo to jest głównie Związek Gmin i Miasto Płock, ale też Sochaczew i tamte tereny, więc jakby my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Więc wydaje mi się, że pomysł związany z weryfikacją w ten sposób, no, nie sprawdziłby się, mówiąc wprost. Czy spółdzielnie otrzymają w ogóle jakąkolwiek pomoc w tym? Bo no, jak na razie z tych informacji, które posiadamy, wynika, że no, nie będzie takiej w ogóle takiej możliwości weryfikacji tych śmieci. I ta odpowiedzialność zbiorowa jednak będzie. Czy wiedzą Panie w ogóle, czy takie szkolenia może, jakiekolwiek pomocy dla spółdzielni, czy właścicieli? Znaczy na pewno planujemy w przyszłym roku taką dużą, myślę, kampanię edukacyjną, tak, tutaj zarówno ze strony miasta, jak i spółki. Chcielibyśmy to w taki sposób profesjonalny, rzetelny i taki, żeby do każdego jakby ta informacja dotarła. Na pewno
Też pan prezydent tutaj zadeklarował, że taki list do mieszkańców, nie w formie ulotki, którą powiedzmy każdy wyrzuca, ale może z podpisem pana prezydenta, to będzie takie ważniejsze, tak, jeżeli mieszkańcy dostaną, bo my wielokrotnie roznosiliśmy różne ulotki za pośrednictwem gońców, na stronie są informacje. No, ludzie jakby są tym niezainteresowani, bo do tej pory oni nie odczuwali w żaden sposób finansowo, tak? Nie odczuwali, bo to były incydentalne tylko jakby sytuacje, bo wiele jakby decyzji, które były wydawane z podwyższoną opłatę dla spółdzielni, nie było eliminowanych z obrotu prawnego właśnie przez brak pojęcia tej w pewnym sensie odpowiedzialności zbiorowej i tego, że mieszkańcy jednego bloku mogli złożyć deklarację, że część z nich segreguje, a część nie segreguje, tak? No więc jak ustalić teraz, czy ten, kto złożył taką deklarację, że segreguje, to właśnie segreguje, czy to dlatego jest niesegregowane, bo to jest ten mieszkaniec, który złożył deklarację, że nie segreguje, tak? Także brak tej jednolitości takiej przy składaniu tych deklaracji niejednokrotnie działał jakby, no nie wiem, można powiedzieć na korzyść zarządcy, tak? A na niekorzyść jakby całego systemu i w sumie wszystkich nas, tak? Bo my musieliśmy płacić, to miasto musiało dotować, dofinansowywać ten system, a zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ten system ma się samofinansować, więc... No właśnie to jest też chyba zmiana taka. Nie, tak zawsze było. Zawsze było, niemniej jednak nie ma bezpośrednich jakichś sankcji wynikających z tejże ustawy dla gmin. Niemniej jednak jest ustawa o finansach publicznych, tak? Jesteśmy rozliczani za gospodarność, tak? To są wszystkie jakby takie historie, które ciążą na samorządzie gminnym, czyli my nie możemy być jakby bezkarni tacy, tak? I udawać, że nic się nie dzieje i dopłacać do tego systemu, a gdyby radni nie przyjęli tej uchwały, to w przyszłym roku dopłacilibyśmy 16 milionów złotych. No to czego mamy nie zrobić w mieście za te pieniądze? No czegoś musielibyśmy nie zrobić. Jest to niewątpliwie potężna kwota, ale tak przychodzi mi na myśl, zresztą to jest pytanie też naszych czytelników. Wiadomo było, że ten system albo się nie bilansuje, albo jest coraz trudniej go zbilansować, właściwie od kilku lat. Dlaczego dopiero teraz są wprowadzane te podwyżki? Dlaczego nie wcześniej? Czyli może ja tutaj powiem z punktu, znaczy z perspektywy spółki, tak? Dlatego, że na dobrą sprawę ta stawka u nas na bramie nie była zmieniana od 2012 roku i spółka sobie radziła z tymi kosztami. Obserwujemy po prostu, że w przeciągu tam 2017-2018 te ceny tak gwałtownie rosną, jeżeli chodzi o zbyt głównie frakcji nadsitowej, tak jak wcześniej mówiłam, podawałam te stawki, że nie jesteśmy w stanie sobie w ten sposób jakby poradzić, bo my jakby nie możemy zarządzać spółką i generować za każdym razem stratę, tak? My musimy finansować inwestycje, musimy je realizować, spłacać swoje zobowiązania, więc obserwując ten rynek, no tak dwa lata wstecz, daliśmy informację oczywiście tutaj do prezydenta, że musimy jakby podjąć konkretne działania i kroki, żeby zmienić tą stawkę, jeżeli chodzi o mieszkańców. Nie, no to jest właśnie tak, cały clue jakby. No to jest główny składowy, tak? Kwestia jakby, dlaczego też nie podnieśliśmy, bo 2,5 roku temu ogłosiliśmy duże postępowanie przetargowe na wybór odbiorcy, tak? Na odbiór i transport odpadów. Bardzo słuszna decyzja, która została przez nas podjęta, mianowicie, że ten przetarg został ogłoszony na 3 lata. Tak? Nawiązała się jakby bardzo duża taka konkurencja podczas składania tych ofert. Pierwszy przetarg został unieważniony, bo te kwoty wynikające z tych przetargów, mieliśmy czas, bo odpowiednio wcześniej ten przetarg ogłosiliśmy i mieliśmy czas jeszcze na rozstrzygnięcie, więc został ogłoszony kolejny i właśnie na skutek tej konkurencji na rynku uzyskaliśmy bardzo niskie ceny odbioru i transportu odpadów i to też spowodowało, że ta stawka nie została podniesiona, tak? Ale
Na pewno przetarg, który będziemy niezwłocznie ogłaszać, to już podejrzewam, że tylko po publikowaniu tych uchwał w dzienniku urzędowym i wejściu ich w życie, tak, bo to jest 14 dni od momentu publikacji, jak już będziemy mieli to prawo jakby miejscowe w garści, tak, już takie przyjęte, niezakwestionowane ani przez RIO, ani w ramach nadzoru wojewody, tak, bo jeszcze te uchwały są jakby weryfikowane przez nadzór wojewody, to wtedy niezwłocznie będziemy ogłaszać przetarg na odbiór i transport odpadów, bo tutaj dalej PGO będzie zajmowało się zagospodarowaniem tych odebranych odpadów i zobaczymy, jakie uzyskamy, jakby, jaki będzie wynik, tak, tego przetargu. Tak? Jeżeli nie będzie nas satysfakcjonował, pewno będzie powtarzany, tak? I zobaczymy, jak to przełoży się jakby na tą cenę dla mieszkańca. Tak? Tak, miejmy czyli nadzieję, możliwe, że ta cena jeszcze wzrośnie? Albo może ulegnie obniżeniu, chociaż trudno mi jest powiedzieć, bo biorąc pod uwagę te wszystkie zmiany przepisów, które będą ciążyły również na firmach transportujących, odbierających odpady. BDO, tak, cała ta baza danych o wzrost odpadach. Minimalnej płacy wzrost płacy minimalnej, wzrost prądu, cen prądu, tak, wzrost, nie wiem, paliwa. Dodatkowo jeszcze bardzo istotnym elementem jest ustawa o elektromobilności wynikające z tejże ustawy zapisy, a mianowicie termin wprowadzenia jakby przy realizacji usług miejskich korzystania z pojazdów napędzanych elektrycznie lub przez CNG z dniem 1 stycznia 2020, bo 10% takiej floty miała być jakby tą flotą, tą taką ekologiczną, chociaż tutaj można jakby polemizować, czy samochód elektryczny jest ekologiczny, jeżeli uzyskujemy z węgla. Także to jest kwestia jakby odrębnego tematu ale i dyskusji na ten temat. Ale na pewno zmniejszanie smogu by nam się przyczynił troszkę. No ale my akurat w Płocku nie mamy problemu z emisją komunikacyjną. Mamy innego rodzaju problemy, inne specyficzne zanieczyszczenia, tak? Niemniej jednak, jeżeli chodzi o emisję NOx-ów, to takiego problemu nie mamy dużego w Płocku. Czyli hulajnogi elektryczne nie wejdą u nas? Znaczy, oby nie, tak? Bo chyba są raczej niebezpieczne dla innych użytkowników dróg. Także może jeszcze tak na koniec, bardzo szybciutko, bo czas już nam się kończy. Jakie zmiany są wprowadzane tymi uchwałami dla przedsiębiorców? Bo wiemy, że oni jak gdyby są odsunięci od tego systemu, co mieszkańcy. Znaczy, sytuacja wygląda w ten sposób, że jeszcze w tym okresie przejściowym 1 stycznia, 30 czerwca 2020 nic się nie zmienia, tak? Nic się nie zmienia, przedsiębiorcy dalej są objęci tym systemem, obowiązują stare uchwały, stary kontrakt i jest okej. Okay. Niemniej jednak z 1 lipca 2020 zostają wyłączeni z systemu z uwagi na to, że narzucone ustawą, tą nowelą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku stawki opłat za odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności są nierentowne. Po prostu. Stawka za odbiór pojemnika 1100 litrów zgodnie z ustawą powinna wynieść 52 zł, a w naszym systemie w tej chwili jest to 82 zł, a z wyliczeń firmy konsultingowej, która robiła nam analizy od początku roku, jeszcze przed zmianami ustawowymi, gdzie nie zamierzaliśmy wyłączyć nieruchomości z niezamieszkałych systemu, tylko cały czas mając na uwadze szczelność tego systemu, tak, żeby to wszystko ze sobą jakby kolerowało i funkcjonowało jak należy, chcieliśmy, żeby wszyscy byli objęci systemem. Więc robiliśmy takie analizy i z tych analiz wyszło, że taki pojemnik to 90-100 parę złotych powinien kosztować. Czyli jeżeli by nieruchomości niezamieszkałe zostały w systemie i byłyby dalej objęte tym systemem, to musielibyśmy tę cenę podnieść. Niemniej jednak nie moglibyśmy jej obniżyć zgodnie z zapisami ustawowymi, bo te różnice w tych jakby cenach musielibyśmy przerzucić na mieszkańców. Czyli stawka opłaty za odbiór odpadów, tak, i to, co płaci mieszkaniec, byłaby jeszcze wyższa, tak, bo byśmy musieli zabezpieczyć sprawy przedsiębiorcom, tak, ich odbiór odpadów. A z jakiego powodu mieszkańcy mają ponosić jakby odpowiedzialność takich, a nie innych zmian ustawowych. I czym to skutkuje? Że od 1 lipca 2020 przedsiębiorcy, tu też dotyczy to szkół, przedszkoli, szpitali, będą musiały zawrzeć umowy cywilnoprawne z firmami, które zajmują się odbiorem transportem odpadów. A my będziemy te umowy kontrolować.
No a dodatkowo jeszcze niektórzy przedsiębiorcy będą musieli zarejestrować się w bazie BDO. Tak, 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 zgadza się. Już się rejestrują. Już tak? się rejestrują. No tak, tak, bo to chyba obowiązek generalnie był do ubiegłego roku, do lipca. Tak, ale teraz są kary duże, tak, a teraz to Kasia, już są... tutaj będzie więcej. Tak, tak, no właśnie teraz jesteśmy na etapie troszeczkę rozeznania tego tematu, bo mamy dużo zapytań jakby takich zewnętrznych. Kto się powinien zarejestrować, do jakiego czasu? No to dosyć jest skomplikowana sprawa i dużo jakby jest wątpliwości, bo powiedzmy, że mamy taki przypadek, że mamy salon fryzjerski w jakiejś tam nieruchomości, gdzie jest x jeszcze innych na przykład usług, tak? I teraz jest pytanie, czy dana firma, która prowadzi zakład fryzjerski, powinna się zarejestrować w bazie danych o odpadach, czy powinien tylko zarejestrować się zarządca tej nieruchomości, tak? Kto jakie odpady wytwarza. Także to jakby nie jest wcale taki łatwy temat. My jako spółka oczywiście też będziemy musieli prowadzić tą bazę danych o odpadach. Na tą chwilę wdrażamy się. Mamy już ten moduł startowy BDO. Pracownicy się wdrażają, uczą. W przyszłym tygodniu wyjeżdżają na szkolenia, żeby to opanować, chociaż boimy się, że u nas na bramie zrobią się korki, bo to w momencie, kiedy dopiero jest informacja o karcie przekazania odpadów w BDO, można do nas wjechać na bramie. Jeżeli dostarczający odpady nie zarejestruje się w BDO i nie wprowadzi tych kart systematycznie, i teraz nie będzie można zbiorczych kart wystawiać, tak jak to robimy, tak, że na przykład przyjeżdża Suez i przez tydzień dostarcza swoje odpady i my robimy zbiorcze karty, tylko teraz każdy transport będzie musiał mieć swoją kartę, także my się obawiamy, nie tylko my, bo cały rynek, jeżeli chodzi o instalacje, ale też o dostarczających odpady, jest przerażony, tak, czy to zadziała, czy to funkcjonuje, więc my mamy nadzieję osobiście, że zostanie to wydłużone w czasie, ale jak będzie, no to zobaczymy. Kolejki pewnie będą jeszcze większe ze względu na to, że nie wszyscy wiedzą, że muszą się zarejestrować w tej bazie i generalnie no niestety, mogą oddać odpady na starych zasadach. Tak, u nas jakby my będziemy restrykcyjnie do tego podchodzić. Ktoś, kto nie jest wpisany w BDO i nie ma decyzji na transport, nie ma możliwości w ogóle, żeby do nas do zakładu zostały przyjęte odpady. Tutaj mamy też dosyć dużo zapytań, jeżeli chodzi o mieszkańców. Chcą indywidualnie do nas dostarczać odpady i tak samo firmy, które są teraz wyłączone z systemu, będą wyłączone z systemu, chcą indywidualnie do nas dostarczać odpady, to od razu uprzedzam. Nie ma takiej możliwości, jeżeli ktoś nie jest wpisany w BDO i nie ma decyzji na transport odpadów. Jeżeli te dokumenty są, jest wtedy... Jest działalność regulowana jeszcze. Tak oczywiście, tak, tak na dobrą sprawę, to jest tak w systemie jest obowiązek, żeby została to podpisana umowa z odbierającym odpady i wtedy odbierające odpady, głównie tutaj funkcjonujące u nas na rynku, czy to Suez, Remondis, Ecomas, Eneris, czy jeszcze inne firmy, one wtedy bezpośrednio mają z nami podpisane długoterminowe umowy i to oni do nas dostarczają odpady, nie jakiś tam firma X, Y, czy ewentualnie osoba fizyczna już w ogóle nie wchodzi w grę, bo nie możemy jej wyłączać z systemu. Ona ma obowiązek uiszczać opłatę w mieście i na tej podstawie tak może tutaj z miasta firma odbierająca odpady do nas dostarczyć. Drogie panie, jak widać, tych problemów związanych z nowymi przepisami jest naprawdę sporo. Ja myślę, że jednym z tych najpoważniejszych będzie jednak nauczenie mieszkańców, w jaki sposób segregować prawidłowo te śmieci, no bo jeszcze tutaj mamy jednak bardzo duże braki. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przypomnę, moimi gośćmi była dzisiaj pani Maja Syskarz-Lechowska. Do widzenia państwu. I pani Katarzyna Jakubowska. Dziękuję, do widzenia, życzę miłego wieczoru. A z państwem widzimy się już za tydzień. Przekrój tygodnia.